Cześć, tu Diana z Bardziej Lubię Książki niż Ludzi i przyszedł czas na kolejny film z cyklu Bajkowy Rok. Tym razem naszym bohaterem będzie Piotruś Pan. I być może kolejne dziecięce zauroczenia zostaną roztrzaskane w drobny mak? Uprzedzam od razu. Bajka Disneya jest całkiem przyjemna. Piotruś Pan jest chłopcem, który mieszka w Nibylandii i nigdy nie chce dorosnąć. Pewnego dnia pojawia się w Londynie w domu darlingów, poznaje Wendy, Johna i Michaela i zabiera dzieci do swojej krainy. Tam przeżywają różne przygody, Wendy opiekuje się plemieniem zagubionych chłopców, a Piotruś Pan staje do walki ze złymi piratami, których szefem jest kapitan Hack. Po wygranej walce Piotruś odprowadza dzieci do domu. Ale jak już możecie się domyślać, pierwowzór tej historii nie jest do końca taki uroczy. Po raz pierwszy Piotruś Pan pojawia się w 1902 roku w powieści dla dorosłych, napisanej przez szkockiego pisarza J.M. Barriego, The Little White Bird. I to jest fabularyzowana historia przyjaźni Barriego i dzieci Llewellyn Davis. Ale do tego jeszcze wrócimy. Książka jest dosyć mroczna, ale w tych kilku lżejszych rozdziałach poznajemy właśnie Piotrusia Pana i on jest tam wtedy 7-dniowym niemowlęciem, które wierzy, że potrafi latać. I po tej książce Barry zdał sobie sprawę, że Piotruś Pan ma w sobie większy potencjał i w 1904 roku napisał sztukę pod tytułem Piotruś Pan, czyli chłopiec, który nigdy nie dorósł. Barry ciągle poprawiał historię po występach, więc z oficjalnym opublikowaniem czekał aż do 1929 roku, a w międzyczasie, bo w 1911 na podstawie sztuki napisał powieść, którą zatytułował Piotruś Pan i Wendy. Jeżeli chodzi o Piotrusia Pana na deskach teatru, to pierwszą osobą, która wcieliła się w jego rolę, była angielska aktorka Nina Boucicault i od tego czasu tradycją stało się granie roli tytułowej przez kobietę. I Barry zawsze chciał zobaczyć Piotrusia Pana granego przez chłopca na scenie, no ale się nie doczekał i Boucicault zgrała tę rolę tylko przez rok, ale na przykład była taka Katie Rigby, która grała Piotrusia od 1973 roku aż do 2013, kiedy miała 60 lat. Najważniejsze pytanie, dlaczego Piotruś? Z dwóch powodów. Po pierwsze od Pana, psotnego greckiego boga lasów, oraz od Petera Llewellyn Davisa i to jest może dobry moment, żeby o nich opowiedzieć, bo to są postacie całkiem kluczowe w tej historii. Uważa się, że do stworzenia historii Piotrusia Pana właśnie Barriego zainspirowały zabawy z dziećmi Llewellyn Davis. Poznał je w 1897 albo w 1898 roku podczas spaceru w ogrodach kenningstońskich i Barry bardzo zaprzyjaźnił się z chłopcami i ich matką. Ojciec nie był tak bardzo zadowolony z częstych odwiedzin i po śmierci rodziców Barry został opiekunem ich dzieci i tutaj też jest trochę kontrowersji, dlatego że matka dzieci prawdopodobnie w testamencie napisała jednak imię Jenny, a nie Jimmy. Postać Piotrusia Pana po części została oparta również na samym autorze. Piotruś jest przedstawiony jako outsider, tak często czuł się sam Barry, ale chyba największą taką inspiracją był starszy brat Barry'ego, David. Kiedy Barry miał 6 lat, David zginął w wypadku na łyżwach i James zwrócił wtedy uwagę na fakt, że chociaż on sam będzie się starzeć, to jego brat nie zestarzeje się nigdy, bo ludzie go będą zawsze pamiętać jako dziecko. Co więcej, matka faworyzowała Davida i po jego śmierci James chciał wypełnić jego miejsce, nosząc ubrania brata i zachowując się tak jak on, co na pewno nie było dla niego dobre, no i też rzuca całkiem nową perspektywę na wyrażenie chłopiec, który nigdy nie dorośnie. I choć generalnie Piotruś Pan wzbudza raczej miłe uczucia, widzimy w nim bohaterskiego, kochającego zabawę chłopca, to przykro mi, ale kiedy się nad tym zastanowimy, to pewne rzeczy wyglądają trochę inaczej, a nawet bardzo inaczej, bo Piotruś Pan był po prostu psychopatycznym mordercą. Motyw morderca? To zabawne i chroni przed nudą. Serio. W oryginalnej historii Barry'ego Piotruś nieustannie poszukuje kolejnej ofiary. Są to głównie piraci, ale nie tylko, bo kiedy zagubieni chłopcy okazują oznaki dorastania, Piotruś pozbywa się ich, mówi, że lubi ich topić. W końcu dorastanie było sprzeczne z jego zasadami. I w ogóle śmierć jest głównym elementem samej historii Piotrusia Pana. W pierwszym rozdziale książki Barry'ego z 1911 roku zasadniczo stwierdzono, że Piotruś Pan jest psychopompem. I to jest słowo, które pochodzi z łacińskiego psychopompus, czyli przewodnik dusz. I to jest w religii istota, anioł, bóstwo, duch albo zwierzę, której zadaniem jest odprowadzenie lub przeniesienie duszy zmarłego człowieka do świata pozagrobowego. I Barry pisał, że pani Darling przypomniała sobie, że w jej dzieciństwie mówiono o Piotrusiu Panu, że mieszka z wróżkami, krążyły też o nim dziwne historie, takie, że kiedy dzieci umierały, szedł z nimi część drogi, żeby one się nie bały. No i to z kolei rzuca dość mroczne światło na to, czym w rzeczywistości mogły być przygody Darlingów w Nibylandii. Inna wersja tego, kim Piotruś Pan jest w rzeczywistości, mówi o tym, że jest to zła istota, która zyskuje nieśmiertelność, jeżeli jest w stanie zdobyć dusze dzieci, które porywa. Ale to nie wszystko, bo jest jeszcze kilka innych bardzo ciekawych hipotez. Według jednej z nich Piotruś jest pedofilem. Chłopak jest starszy, stary, nie wiemy dokładnie ile ma lat, ale możemy zauważyć, że w Nibylandii przebywa już długo i zabiera dzieci od rodziców. Według innej Piotruś Pan jest aniołem, który zabiera dzieci do nieba, czyli Nibylandii, a dzieci nie dorastają, ponieważ są martwe.
Jeszcze inna przedstawia kapitana Haka jako pozytywną postać, ponieważ to właśnie on odkrył, że Piotruś Pan zbiera dzieci z całej ziemi i zabiera je do Nibylandii, żeby je zabić, dlatego Hak walczy z Piotrusiem i próbuje dzieci odzyskać. W oryginalnych opowieściach Piotruś Pan w ogóle nawet nie mieszka w Nibylandii, mieszka w Kenningston Gardens, tam gdzie Barry po raz pierwszy spotkał dzieci Llewellyn Davis. No i tak, Piotruś to przesadzony stereotyp chełpliwego i nieostrożnego chłopca, który symbolizuje egoizm dzieciństwa i jest przedstawiany jako zapominalski i egocentryczny. Co ciekawe, kapitan Hook nie zawsze był w opowieści, początkował czarnym charakterem, był sam Piotruś Pan. Z notatek Barry'ego wynika, że nie widział potrzeby takiej postaci jak Hak, bo Piotruś był chłopcem demonem, który sam wywołuje spustoszenie, a powód pojawienia się kapitana Haka jest bardzo przyziemny. Barry potrzebował dodatkowej sceny, żeby dać czas na zmianę scenografii. I ciekawe też jest to, że konflikt kapitana Hooka z krokodylem został zainspirowany przez kapitana Ahaba i Moby Dicka. Autor Piotrusia Pana był bardzo ciekawą postacią, przyjaźnił się z niektórymi z najważniejszych pisarzy tamtych czasów. Byli to m.in. Arthur Conan Doyle, George Bernard Shaw, Wells, Thomas Hardy, Kipling i Robert Louis Stevenson. I Stevenson i Barry poznali nawet ze sobą swoje wymyślone postaci, bo kapitan Hack był jedynym człowiekiem, jakiego kiedykolwiek obawiał się Long John Silver, czyli złoczyńca z Wyspy Skarbów Stevensona. No i żeby jeszcze było tego mało, to w Piotrusiu Panie znajdziemy też wątki rasistowskie. Pojawia się plemię Pikaniny, które Barry stworzył, biorąc sobie cechy z kilku różnych grup rdzennych mieszkańców i wymieszał je ze sobą. W ogóle samo słowo Pikanini jest bardzo ciekawe, dlatego że jest to słowo używane pierwotnie przez mieszkańców Indii Zachodnich do nazywania małych dzieci. Wywodzi się z portugalskiego słowa, które oznacza bardzo mały, ale w Ameryce Północnej było używane jako rasistowskie obelgi odnoszące się do ciemnoskórego dziecka pochodzenia afrykańskiego i Piotruś Pan też przez to plemię jest nazywany Wielkim Białym Ojcem. I na koniec jeszcze kilka ciekawostek samej animacji. Inwencją Disneya jest to, że Piotruś Pan jest ubrany cały na zielono. Walt Disney zaplanował sobie też zrobienie filmu przed wojną, ale jednak jej wybuch spowodował przerwanie prac. Najpierw nakręcono wersję fabularną z prawdziwymi aktorami dla celów takich technicznych i dopiero na jej podstawie stworzono wersję animowaną. Wersja disneyowska jest uważana za dość wierną ekranizację książki Barry'ego, ale w filmie nie pojawia się ani jedna linijka tekstu, która pochodziłaby z książki. Wszystkie dialogi zostały zmienione. Film Disneya w sumie odniósł sukces, ale Walt nie lubił tej postaci, bo uważał, że Piotruś jest zimny i niedojrzały. I są jeszcze dwie bardzo takie techniczne ciekawostki, które mnie ujęły, bo dwóch animatorów filmu pojawiło się w animacji, czyli jakby sami siebie włożyli do animacji. Walt Kimball pojawia się jako zagubiony chłopiec w kostiumie niedźwiedzia, a Ollie Johnston oparł wygląd Sme na swoim podobieństwie i to mi się bardzo podoba, gdybym była animatorką, to totalnie też bym tak robiła. I wbrew powszechnemu przekonaniu, dźwięki, które wydaje dzwoneczek, nie zostały w rzeczywistości stworzone przez dzwonki, bo filmowcy pocięli kawałki aluminium i powiązali je ze sobą. Co jeszcze? Czarodziejski pył został dodany później ze względów bezpieczeństwa. Początkowo Piotruś Pan potrafił latać tak po prostu, bez żadnej pomocy, ale kiedy pojawiły się doniesienia, że dzieci próbują latać i robią sobie przy tym krzywdę, to Barry dodał czarodziejski pył jako rzecz, która była niezbędna do latania. Ciekawe jest też to, że mimo, że to Piotruś jest najbardziej znaną postacią, to Wendy jest często postrzegana jako taka główna bohaterka opowieści. Niektórzy krytycy widzą w niej młodą bohaterkę, która właściwie uratowała wszystkich zaginionych chłopców przed sobą i Piotrusiem. Na początku lat 60. niektóre rodziny kubańskie wysyłały swoje dzieci do Miami w ramach takiej akcji ratunkowej, która miała na celu uchronienie dzieci przed potencjalnym złym traktowaniem w socjalistycznym reżimie Castro i program się nazywał Operacja Piotruś Pan, a amerykański psycholog dr Dan Keeley spopularyzował zespół albo syndrom Piotrusia Pana w swojej książce, drugą napisał dla kobiet, które są w relacji z Piotrusiem Panem. Trzeba tutaj pamiętać, że syndrom ten należy do tzw. pop-psychologii, nie jest uwzględniany na oficjalnych listach chorób i zaburzeń. W skrócie chodzi w nim o to, że dorośli zachowują się jak dzieci. Jest to postawa, która charakteryzuje się ucieczką od dorosłości, brakiem dojrzałości, unikaniem zobowiązań i odpowiedzialności. I tak już na sam koniec, tytuł pierwszej wersji tekstu Barry'ego brzmiał Piotruś Pan, chłopiec, który nienawidzi matek. Dzięki za obejrzenie, mam nadzieję, że to nowe spojrzenie na Piotrusia Pana za bardzo nie bolało. Zerknijcie na poprzednie filmy z bajkowej serii, dajcie koniecznie znać, jak Wam się podobają i do usłyszenia następnym razem.